Krzysztof, podobno ty tam jakieś furki z Niemiec ściągasz, to rozejrzyj się tam jakąś taką ładną bryczką, no mają Gieszeń tylko, pamiętaj. Pozdrawiam. Pozdrawiamy, do zobaczenia. Kierowca. Mam tu od widza kawałek. Z Niemiec wszystko czokrane. Głupy takie, że nie ma na czym oka zawiesić. Tragedia. O, ale ten poniżony na niskim kapciu. Czarny? No, z Będzina to jest. Daleko. Z Polsce? Dobra, trudno. Weź, ten numer mi byś wykręcił. Klameczki w kolorze nadwozia. No. Halo? Dzień dobry, kłaniam się serdecznie. Ja z ogłoszenia dzwonię. O Golfa czwóreczkę. No, chciałbym zapytać, czy to autko można by tam zobaczyć jakoś? Można by, tak? To ja bym podjechał. Tylko, wie pan co, bo pan tu napisał, że bezwypadkowy, garażowany, tak pan tu ładnie pisał. Wie pan co, umówmy się tak, że jeżeli by się okazało, że pan się jakoś znacząco minął z prawdą w tym ogłoszeniu, to tam panu tylko dymiąca dziura w ziemi zostanie z posesji. To niech się pan nie fatyguje. Czy się jechać nie trzeba? Nie, dlaczego? Sprawa jest do negocjacji. Bardzo fajny, klasyczny kawałek. Polecam. A, czulnęli się pan, jaki rozpieprzony pod wiaduktem. Jak tam zawał pan na tym skuterku? Nie ma tir podjedzie i nie dam rady jechać. Troszkę cię przyjaciel. Proszę, wiesz, żeby nic nie trafiło, bo Jezus. Faren. My? Woła nas, dobrze, cudownie. Nie woła. Ma rękę prosto. Ma w gipsie, przestań. Gdzie jedziesz, chłopie? Drzwi jak krzywo, ja przypierdzielił tam zdrowo. No tu trzeba patrzeć, jak się jedzie, nie wiem. Most się nie zmieścił. Pod most? Tam 3,80 gruziła. Ja. Cwali ten motor? 2 litry Honda Zypci. Honda Zypci 170-konny. 8300 euro. Ale jest wszystko. Xenon. Parktroniki przy tył. Sam parkuje. Proszę ja was. Szkło na dachu. Nie ma pierdzenia w stołek. Nawet pasażer ma, proszę ja was, wersję wypasioną. Siedzisko w prądzie, niewydymane, telewizja, klapa z co? Wiadomo, że z guzika. Kurczę, nieźle. Jest to super betra, zobaczcie, świeżo przyjechała na plac. Chłopaki, jako że mają firmę naprawdę solidną, którą znamy i lubimy, wszystko czyszczą i pucują zawsze. No tyle wam chciałem powiedzieć. Tu ma przerysa. Ajajaj. Nie, to pieniądz kosztuje. 8300 trzeba położyć. Ja, no nie od niego. To jest wszystko od niego, to wszystko znam tutaj te tematy. Pasażer ma z pamięciami. Oni to wszystko wyodkurzają, będzie mocno. 187 najechane, mówią tak, ale czy to prawda, to ja nie wiem, bo serwis buchów nie widzę. Chyba, że jakaś tu jest skrytka tajna, jak to czasami VW-je mają, gdzieś tu sznureczek się pociąga i... Jednak nie ma. Start stop, Kelly's go. Wszystko tu jest. Powiem wam, że jest tu wszystko. To jest w prądzie. A, schowek na niemieckie druciane okulary. Dobra, kumamy temat, czyli coś się dzieje. Teraz wyślę widzom temat, którzy chcieli. Zobaczymy, czy sprawa się nada. Jest bogato, no. Trzeba to umyć jeszcze. 12 rok. 12 rok. Proszę ja was na wszystkim. Szkło na dachu. 8400 ceniu. A skórki nie ma siedzenia w prądzie. Klapa też otwierana z guziola w automacie. 8400 ceniu. Powiem wam, czysto ładnie i pachnąco. Ten daszek robi robotę.
8400 cenią. Kuźwo, ja wiem, nie znam się na Peugeotach, ale 2 litry. 163 koniokrady miejscowe. Jeszcze, może odkupię od ciebie. Sprzedaj mu. Chłopaki, sprzedajcie mu tą Renówkę. On to jeszcze kupi. Tarcze w stanie zachwycającym. Osiem trzysta i tyle. Ja 14 rok, powiem wam. 14 rok, powiem wam. 11800. Potem króliki w tym trzymamy w domu. Zawsze możemy podmianę zrobić. Potem króliki w tym trzymamy i jest atrakcyjny. Jakoś dopłacę. Przy przebiegu dobija się do 150 i się popycha. Ja takim popychaczem nie jestem. Ja tak nie umiem. Na 4 etapy trzeba wejść. Ja tak nie umiem. Ja tak nie potrafię. Sobie żartujecie nawet do wcipku. Czy taka insygnia? Widać, że bita jakaś była, nie? Czy coś? Mówiłem sobie, no dobra. Audi. Ten? Dwunasty rok, 5800, dwulitrowy diesel, tylko 140, 140, czy więcej? No wiecie, no jak Peugeot, no. Ale pewne rzeczy robią robotę, na przykład dziura w dachu. Kurde, otworzyła się to. Szkoda, że jest pochmurno, bo tak jest wtedy nieelegancko. Tu jest wszystko, tu jest nieuciachane. Dzwoniłem do widzu, zice grzane w poślady. Jest nawet SOS tak zwany, czyli można garnusze z kotletami przyklęcić. To musi być cienki garnek, żeby wiecie, wyświetlacz ten cały tam co zera pokazuje, to zera nie widać nic, a widać. Kiedyś miałem taki w jakimś aucie, to też nawet tempomat tam wszystko było. Nie wiem, czy to się w ogóle da. Bo Michael za mnie zablokują. Tu troszkę jest od łokcia, a ktoś tu cwaniaczył. Cwaniaczy łokciowało, a ociek spocony łokieć, to dostał a ślad. Czysto schludnie niepalone, tak jest fajnie. Szkoda, że nie ma skórki, byłoby kompletnie. Bardzo proszę do księgi wieczystej. Księgi są, tylko jak głęboko. O matko, co tu się stało? Co odkryłem? Co to Peugeot w ogóle chowa jakieś rzeczy? Parkcjoniki, kontrola trakcji zamykana. No tak zabrakło decyzji miejsca, co chłopaki zagospodarowali. Co to jest? Podgrzewana kierownica? Nie, to jest jakiś zegar. Webasto? Wiesz jak wygląda znaczek Webasto we Francuzach? Hmm? Znaczek Webasto we Francuzach jak wygląda? Nie mam pojęcia. Tu jest zegar, wentylatorek i nadmuchy. Drodzy widzowie, rozkminiajcie mi tutaj, bo... Zobaczcie, jakaś rurka pod maską jest Webasto podobna. Kupejka to nie jest kupejka, ale... Wiesz jak wygląda znaczek Webasto? Od Francuza wygląda znaczek Webasto? Ktoś ci pokaże, co to może być za znaczek. Typu zędzy lędzy. Środkowy tam koło CPN-u. Podejdź bliżej, bo wentylator i czasomierz. Czasomierz. No ale to co mam zrobić? No nie wiem, zobacz, czy to jest w ogóle Webasto. Masz pojęcie, co to w ogóle, czy to na zimę tylko, w dzień, czy w ogóle dogrzewanie silnika? Ale to się nie zajmuje, Krzysiek. Musisz mieć temperaturę, no właśnie wiem. 5 stopni, bo to nie masz. To jest fali to, nie? Ale to jest. Ja. To jest dwulitrowy. Honda Trojczyk, to jest Honda Trojczyk. Honda Trojczyk. To jest motor. To jest motor, ja. To jest motor. Iż cwaj woche. Special Gashing. Por Christophoros, dzięki spod maski świeżo wyjęte. Powiem ci, że
zrobię kilka fotek. Kierowca. Szesnasty rok na wypasie, ile się da. Czyli parkowania. Samoparkujący Xenon pierdolą 18 kółko. Tarcza, dajcie pomacać. Tarcza z serwisu świeża, patrzcie. Nowiutka, jeszcze lakier nie szedł. Jest po hamulcu. W środku jest, proszę ja was, umiłowani moi, naskurzone, wyskurzone, odskurzone. Dziura w dachu, pełna szkła. Ojciec klosz, matka szyba. Jezus, jak mówią dzieciory nasze. Klapa, wiadomo, że bank. Ale jaka zdecha nowa. Typu wyświetlacz, w sensie. Znaczy jak? Pokażcie mi tu Engine Start, Krzysztof, Foros. Und was? Co, kluczyk, co? Ajajajajaj. Panie kierowco! Nochmal. Coś się dzieje. Ja, no trzeba iść po klucze chyba. Sportzica wyjeżdża, przejeżdża. Kuźwa, powiem wam, jest luksusowo. Tego trzeba mieć. 10.6 chyba krzyknął. Jak to z tą klapą jest. A sama rzeczywiście. 163 konie, aż tu dotknięcie jest, widzicie w klapie. Bo tu dotknął sobie cyk, szczwany lis. Poza tym wszystko pięknie, ładnie i elegancko. Ciekawe, fotel kierowca ma pamięci. Uuu, coś się tu wydarzyło, plastik pęknął, no niestety. Są wszystkie rzeczy, o których marzę. Dwie pamięci tylko, wiecie co? Żeby tak kuźwa oszczędzać już to, już jest bezczelność. Tutaj przekładają rejestrację, jakieś lewizny robią, pan kierowca oczywiście. I tyle. Piątek, szczególnie wersje tuningowane, bardzo dużo. 1.9 TDX. Piątka euro, ósmy rok. Czy jest klima? Kuźwa, no tak, bo bez klimy, kurde, fix. A czysty, fajny. Piątka euro. Ten bez klimatyzacji, zobacz. Szkoda, nie? Bez klimy prosty. Coś się leje spod klapy. Drzwi się zrobi. Buli. Tu jest buli wjechany. Ale bez klimy, także kurde. Czysty przynajmniej. Można kupić i to w 8 roku? W 8 roku, no pewnie, że tak. 4000 nie jest za. Ktoś może coś? Taka Mazda fajna, wiesz. 18000 euro. 17 rok. 1.2 silnik, 150 koni. 18000 euro, nowe auto. Ty jakiś nie ma rzeczy. 17 rok. 18 koła miejscowe. Jak ktoś ma szmalcu, tyle to. Bardzo proszę. Dwulitrowy? 1.6, no właśnie. Dlatego pozdrawiam Gdańsk, gdzie kupiliśmy dobre auto w dobrej cenie, nawet bardzo dobrej. Tu troszkę się grubo porobiło. 15 rok, 1.6, 1.6, 1.2 litry. Ten jest dwulitrowy. A temu krzywe gdzieś go tu dotknęło. Dach na szkle, bardzo ładnie. W manualnej, jak ktoś ma życzenie. Czujnika martwego pola brak. 11 koła. Przedany. Kommen morgen Grieg abholen. Grieg kupił. Tu na fullu, na highline'ie. 11 koła euro żąda za 1.6, przepraszam. Dobre tematy być może. Ała! Jakieś panie krzaczyska. Czekam wciąż na decyzję widzów, którzy... A, w prądziku wszystko tutaj, fotelisko. No nie jest najgorzej. Jak ktoś ma parę złotych wolne, to... To jest piękna rzecz. Jakie ma kółko. Ale motor? A, szparko jest rekaro. Tu się grubo szło, zdaje się. Jest lachon jakiś. Coś podobnego.
kamera cofania. Tu ktoś zainwestował jakiś pieniądz chyba w to auto, bo aż kuźwa klęknę, czy tam jest wydech cały. Matko, jaki tu wylot przy progu. Cały wylot w nierdzewce wydech, ja pierdziel. Nie, panowie, ktoś by takie przytulił? 3 litry benzynka. Się okazuje, 3 litry benzynka. A mi powiększyło znowu jak Murzynowi. Powiem wam, jest szacunek dla sztuki. Już wam mówię, 12 rok, jak widać, wersja jest taka na wszystkim. 19 koła euro trzeba mieć. 19 koła euro trzeba mieć na 12 rok. Allroadzie. Czyli to oczywiście diesel bez pierdzenia. 18 kołek. Z tyłu tarcza elegancka. Widzę opaki w serwisach dubali. Skóra pamięci z prawej, lewej z alkantarką taka. I kierowca i pasażer mają, proszę ja was. Z tyłu, o, klimatronik jakiś śmieszny. Siedziska z tyłu grzane również. Nie otwieram, bo tyle pieniędzy nie mam, ale myślałem, że niech może ktoś z was brudne jak świnia, ale to trzeba wszystko, wiecie, polernąć. Wersja nie jest biedna, można powiedzieć, że jest wersja bogata. A szkło na dachu, jeszcze coś zapomniałem powiedzieć. Tu stoi blisko takiego placu budowy, skąd takie zasypienie na niej. Ale myślę, że to kwestia, czy są pamięci. Czujnik martwego pola. Tempomat, wiadomo, to podstawa, automat piękny. Guzików moc. Jeszcze raz, 19 koła euro, jak ktoś sobie życzy. 12 rok. Tak jest. Chłopaki na Ukrainę jadą. Ale na Ukrainę jadą, mówili. Jak pchaliśmy tego Mątka, to mówią, że 2-2 diesel niestety padnięty pchaliśmy. To jest jakiś zlot karawaningu jakiś tu jest. A co to za klatki jakieś, kurwa? Są klatki na nutrię. To jakaś ekologia będzie. Boksery, ty. Ach, to są jakieś jaja. Póki co mamy taką ciekawostkę. Nie po ciekawostka, elegancka. Krzywa kupowana. Fajne te auto. Gdzie to stało? Na półskórce. Jeszcze Che Guevara na to. Che Guevara, to proszę nie przeklinać. No, kieliszek od Ukraińca. Jasna cholera. Ale powiem wam, że jak ktoś do lasu czy coś, to nawet ta pianka budowlana w niczym nie przeszkodzi. Budowlanka jakaś czy coś, to ja zachęcam. A jeszcze też zamknięcie jest. Pianka. Panowie czują to zamknięcie, original kolega. Taki jest czulik zamykacz, ale to jest działa. Technologia. Posłuchaj. Laserowa. To jest nie, technologia robienia. A działa? Łodzi pod wodą. Działa, ale działa. No to się przecież nie, nic się nie wydarzy. Dzisiaj chyba już szósty jest. A to kolejny inny, bo tamte się sprzedały zeszłego tygodnia. Tego jeszcze nie mamy na filmiku z tymi wzorami i nawigatorem. DCI to jest dieselek piękny. 1.5 zapewne. Może i tak. Parktronik jest, wszystko się zgadza. Ktoś tam chciała szóstkę. Czy nie wiem nawet co to jest za model. Dla pana Stefana. Pucio, pucio. A jednak. Która to tam stoi? 14500? 16500. A, widzę, chciał taką szarą. Ten sam kolor nawet. Bez lajnie. 15 koła czy euro? S-line ładnie tu w tym środku. Widzu chciał ten kolor, masz widzu. 15 koła trzeba mieć. Prawka na starej lampie, taka 9.9 chyba. Ale wahacza nie ma. Może ktoś chce Cordobę. Może... Frontierem, to były czasy. Pan kierowca ma tyle lat, żeby to pamiętać. Te tematy. Taka 2.2 diesel. Kombi w ogóle. Czy to jest wersja kombi, to się nazywa? Wiem, że Arizona, panie. 2.2, 16. A widzisz, 2.2.
Pasior srasior. Zamawiam na rzeździe, nie? Nie, chyba nie. Jest pół do czwartej. Póki ładna, pogoda rozpadamy. Nie, już tam idę. Tu jeszcze wam pokażę, bo kolejny się pojawił, co ludzie szukają. A wstydzę się powiedzieć, że to oto, ale widzę, jest bardzo ładne. Sąd kapturowy. I pisiorki, znaczy pikasiorki, przepraszam. Wysam do was idę, misiaczki. Twingo? Nie. Czy co innego? O Jezus! Kto znalazł na mnie? Znalazł pan kierowcę? Znalazł laskę, fajna! Eslanie, ale ładnie jest zrobiona. 70 tysięcy kilometrów podobno. 70 tysięcy kilometrów podobno. Tuning jest oszkliwy. Ale gość chce nie czwórkę. Skórka. Prawdziwy S-Line. Kwitem dokładany, fajny taki jeżdżący, widzicie? Gdyby na przykład podejmować te ozdoby z dachu, chyba że dach szklany, bo raczej nie. O. Laskę zdjąć, ksenon. Co trzeba jest? Kółko jest. Nowy grill jest czy stary? Nowy grill jest, duży, no widzisz. Nie ma wstydu, tylko żeby tak tutaj... Fajna ta laska jest. Czekajcie, pamiętacie? Laska jest, ja nie wiem czy tak... O, drugie w tym kolorze pan sobie życzył. Widzu. Jest kółko, jest S-Line. Badamy, czy rzeczywiście jest S-Line? No jest S-Line. Są tematy. No wiem, ale widzu żądał, czy są te kolory, grał. Jest wszystko. Patrzcie, next. Ba, sedan. E-Wezline. Wszystkie Wezline. Takie auto trzeba 15 koła wybulić w 14-15 roku. 15 koła miejscowych euro, czyli węgierskich. Węgiersko nie ma. Nawet telewizorki z Europa. Taka wersja? No tu jest rodzinnie, DVD-ki w zagłówkach, fajnie. I trzy pyskate dziecka z tyłu. Wiem o czym mówię. Mamy trójkę, jaki jest? A to fajny szyberdasz. Co jest? Nie ma niego. Gościu poszedł teraz. To nie ten. Mamy, pierwszy raz widzę Apacrossa, czyli wiecie, z plastik nakładką. Czy wiem, że wyszły, nie? Ale tu się sprzedał. No właśnie. Myśmy mieli teraz gościa na automat. Tak? No kurwa nie znali. Nie ma. Niestety automatów nie było. Tu się nie dzieje w ogóle nic. Ale A4, chwileczkę sprawdzam, czy benzina. Ja pier... Na tego tu oldschoola patrzę. Auć. 1.6 zwykła benzynka. Ładniś ty? 2 litry tak jest, będzie. Tu widzę cenę 7500, palcem macane ktoś pisał. On tak siedzi nisko w tych brzydkich kołach. Kratka pypitko od dziadka z Prochowca. Podpinka oczywiście. Pełna kultowość. Tu mi jest walnięte sprzęgło, ale kosztuje 2800. Walnięte sprzęgiełko. Sprzęgło nie wiem ile wyniesie w takim Tucsonie. Warto, żeby pan zbadał, widzu. Dam cynk, bo jest czarny środek, czarna skóra. Idę badać cenę. To może jeszcze uchachmęcimy. Zobaczmy na nasze bebechy. Golas, nie chcemy. Tam się go tego Tuscona kręcą biznesmeni. Jak żem go odkrył, to już go tam wyczaili obcy. Jimmy jest jeszcze tutaj. I Swift, a Swift musi mieć dla pana Sławka więcej drzwi.
Zimnie jest 2,2 rok, 1,3 benzyna oczywiście. Kosztuje 3600 euro. 2,2 rok. Tam się już widzieliście bez klima, ten jest klimą. Kurde, to jest klima w takim Jimny, ja pierdykam. O Jezus. Nie wiem, czy jest klima, bo nie widzę. Poza tym, po co Jimny mu klima, się pytałem. O, ktoś chciał kupejkę taką. Performance zawias. Pół skóra w manualnej szóstce. I to pojedzie. Coś tam jest maska dziabnięte. Tam się pytał o piąteczki. Bo jest piąteczka. Tu ma dotkniętą maskę. Tercetka ratuje nerki. Ceny nie znam, nie chcę pytać, bo tylko tam tutaj zagadnę, że chcę. Dobra, spadamy dalej. Nie gadaj. Nie mów do mnie w te słowa. Wspaniały kolor majtkowych łazienek. Tu, majtkowej łazienki. Cóż za odcień. Kto tam się o tą E-klasę pytał? Non stop. V40, to się zwoziło w latach 2000. Szwager mówi, że zwiózł kilka sztuk. Co jest? T5. Dziura w fotelu nie dyskwalifikuje, mały TV. 9 siedzeń. Nie 9, mniej. Zima. Nie, lato, tu jest zima. Zgadza się. Jaka zima? O, zima, powiem wam, zima. To palców w kupę nie włożyć. Czasami się mi zdarza, że potem pół dnia chodzę. Co mi tak wali? Ja ta, moje palce z opony wyjęte świeżo. Dobra, lecimy po roku. 7 rok. Teraz się dowiemy. Ciasno mi tu, kuźwa, nie przepchnę się. TDI Octavia. Na skórze? TDI Octavia Edition 100, czyli co? Pierwszy raz spotykam tę nazwę. Xenon, a oż ty, parktronik przód tył. Może akurat. Idę zapytać się o to potworzysko. Parktroniki ma przód tył, kuźwa. Już to badamy. Dobra, lecimy dalej. Jeszcze Octavia, który rok, bo się nie przyjrzałem szybce. 7, o, to może być za drogo, ale sprawdzimy. To jest 15 rok, kosztuje, proszę ja was, 13500 euro. 15 rok. Ma tam 6 siedzeń z tyłu, paka bym zamontować można. A ta Octavka to jest 6 rok albo 7. Magister niewiele, edycja jest jakaś tam radosna. Na skórce telewizorku. Kosztuje 3700 euro. TDI dwulitrowy. Ładna czarna, elegancka. Nic na siłę, ale wiecie, miałem komuś tam przytulić sztukę. Ale szukamy dalej. Już patrzyłem ostatnio na niego, bo też tu stał zgrabny, taki elegancki. Komuś takiego tutaj potwornickiego w automatach. Lecimy?